Cześć! W dzisiejszym odcinku zamienię się miejscami z Kimem po to, aby rozpocząć swój własny program rakietowy i wystrzelić działającą rakietę. Możecie wierzyć lub nie, ale w Polsce istnieje takie hobby jak modelarstwo rakietowe i teoretycznie, jeżeli nie macie na co stref, możecie wystrzelić taką rakietę w swoim własnym ogródku. Oh, hang my motel. A nic nie dorównuje emocjom wystrzelenia zbudowanej przez siebie rakiety. Zapraszam do oglądania! Na początku może wydawać się to trudne, ale spokojnie. To nie jest jakieś rocket science, da się to wszystko ogarnąć. Zacznijmy może od tego, jak działa taka rakieta. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że tak samo jak fajerwerk. Silnik rakietowy wytwarza ciąg do dołu, wypychając rakietę w górę. Stateczniki i odpowiednie wyważenie zapewniają nam to, że rakieta leci prosto, zamiast koziołkować. Jednak po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, nasza rakieta w przeciwieństwie do fajerwerka nie robi boom, tylko wypuszcza spadochron, dzięki czemu może bezpiecznie wylądować na ziemi, a my możemy na pokład załadować na przykład kamery, komputery pokładowe i różną inną elektronikę. Silnik rakietowy. Warto na samym początku kupić gotowe, firmowe silniki rakietowe. One są sprzedawane zazwyczaj w takich paczkach. Tu jest 6 sztuk za 100 parę złotych. Macie wtedy pewność, jak silnik zadziała, jakie są jego parametry, dzięki czemu możecie przeprowadzić symulację lotu. Klasy takich silników oznacza się literkami alfabetu. A, B, C, D i tak dalej. Im większa literka, tym mocniejszy silnik. Ja użyję klimy C6-5, czyli z 5-sekundowym opóźnieniem wyzwalania ładunku odpowiedzialnego za wyrzut spadochronu. Zawsze byłem ciekawy, jak wygląda wewnątrz silnik rakietowy. Chyba nie muszę wam mówić, żebyście mnie pod żadnym pozorem nie naśladowali. Jest to bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Mamy taką oto klimę i zajrzymy sobie do środka. Z tej strony mamy dyszę ceramiczną, a z tej strony będzie ładunek odrzucający. To ciemniejsze po lewej stronie to dysza silnika, zaraz potem mamy paliwo stałe, czyli ziarno typu endburner z delikatnie nawróconym kanałem, a to czarne, które teraz delikatnie wyciągam, to ładunek miotający. Tutaj mamy dyszę, niestety granica między paliwem a opóźniaczem jest tutaj niezauważalna. A tak spala się takie paliwo na otwartym powietrzu. W internecie można się natknąć na temat silników DIY, które samemu można wykonać w domu, ale pomijając już fakt, że jest to w Polsce niedozwolone i jeżeli zaczniecie się tym interesować, o 5 rano mogą was obudzić panowie ubrani na czarno. Pomijając także fakt, że jest to niebezpieczne, ponieważ jeżeli źle przeprowadzicie symulację takiego silnika w Open Motor na przykład, tak trzeba robić symulację. Silnik ulegnie kato i tak jak tutaj widzicie, możecie mieć kawałek dyszy w oku potem. Najmocniejszy argument, przez który lepiej kupić zamiast robić samemu, jest to, że tutaj macie 6 sztuk za 100 parę złotych, a rozpoczynając samodzielną budowę, musicie zabrać narzędzia, materiały. Jak liczyłem, oczywiście teoretycznie, to ponad 1000 zł wychodzi, żeby takie minimum zacząć. Korpus rakiety, możecie się zdziwić lub nie, ale wystarczy taka folia po sreberku aluminiowym. Ja na początku miałem zbudować nawet dosłownie w tuby po sreberku aluminiowym, ale pomyślałem, że to słabo będzie na miniaturce wyglądać, więc użyję tuby o średnicy 5 cm. Możecie taką dostać na Allegro za 5 zł. Ja jednak gdzieś wyczytałem, że można taką samemu posklejać, mając odpowiedni szablon, na przykład rurę od kanalizacji, akurat miałem, i papier szary, oraz tutaj pędzelkiem nakładać klej Wicol, kolejne warstwy i stworzyć takie ten... Zajęło mi to kilka godzin i było to totalnie bez sensu, bo można było po prostu taniej kupić, ale tak nie natchnęło, żeby potryhardować crafting. Mógłbym zbudować większą rakietę na przykład mojego wzrostu, ale biorę poprawkę na to, że robię to pierwszy raz i na 100% coś pójdzie nie tak. Zawsze gdy się robi coś pierwszy raz, nie obywa się bez wpadek. Tylko jeżeli skopę kwestię spadochronu w takiej wielkiej rakiecie, miałbym spadającą 200 na godzinę wykałaczkę. Nie chciałbym stać się szaszłykiem. A takie mniejsze modele są znacznie lepsze na początek, przede wszystkim tańsze, jeżeli coś zepsujecie, bezpieczniejsze, bo znowu tutaj waga jest mniejsza i równie fajne, ponieważ możecie tryhardować w jakość wykonania i w technologię. Głowice wydrukowałem na drukarce 3D, ale do małych rakiet możecie na przykład takich równie dobrze skleić stożek z kartonu i to też powinno zadziałać. Oczywiście trzeba ją było potem wyszlifować papierem ściernym, no a potem wyszlifować i jeszcze raz wyszlifować. Nie wspomniałem o tym, że trzeba było ją wyszlifować. W międzyczasie, żeby nasze krawędzie kartonowej tuby się nie strzępiły, zabezpieczyłem je klejem cyjanoakrylowym, no a potem wyszlifowałem. Na pewno w połowie budowy będziecie mieli dość papieru ściernego.
oprogramowanie. I zanim z przerażeniem wyłączycie ten filmik, sądząc, że chcę was nauczyć tutaj oprogramowania do projektowania i symulacji rakiet, to jednak pokażę wam na szybko, że ten program jest niczym kreator postaci w Simsach. Dodajecie tutaj sobie poszczególne elementy. Korpus rakiety, wybieracie tekturę. Tubek rakiety, możecie wybrać sobie druk 3D, karton. Lotki rakiety, karton albo sklejka. Wprowadzacie wszelkie parametry jak średnica, długość, szerokość i tak dalej, a program sam wam pokazuje, na jaką wysokość rakieta zaleci i tutaj czy jest stabilna. Musicie tak kombinować przy projektowaniu, żeby tutaj było między 1 a 2 kalibry. Na końcu klikacie symuluj i macie piękny wykres, jak wysoko nasza rakieta zaleci, z jaką prędkością i wszelkie inne potrzebne dane. Nie będę wam teraz tutaj tłumaczył wszelkich funkcji i szczegółów tego programu. Możecie zobaczyć to na kanale Rocket Dynamics, jest tam fajny tutorial po polsku. Jednak jeżeli chcecie zaprojektować naprawdę od podstaw swój własny model, a nie gotowy ze sklepu posklejać, jest to pewnego rodzaju must. Opanujecie ten program w godzinkę, ale będziecie mieli wtedy pewność, w jaki sposób wasza rakieta się zachowa w powietrzu. Stateczniki. W mniejszych rakietach takich jak ta w klasie A lub B można by nawet użyć tektury introligatorskiej, która jest naprawdę twarda i użyłem jej chociażby w odcinku o budowie shurikenów. Jak nie macie CNC, możecie sobie wydrukować na zwykłej drukarce szablon VPN Rocket, wyeksportować jak PDF, przez co łatwiej nam będzie wyciąć to ze sklejki. Krawędzie wyszlifowałem i zaokrągliłem po to, aby był jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Wpłynie to pozytywnie na osiągi naszej rakiety. Okazało się, że nasz silnik ma średnicę taką samą jak ogniwo Lion, dlatego użyłem takich ogniw do stworzenia szablonu pod kolejną tubę na gniazdo silnika. Zamiast przyklejać lotki bezpośrednio do tuby, postanowiłem, że użyję takiego mocniejszego wariantu, czyli zbudowałem tutaj całe gniazdo silnika, tak jak widzicie. Pierścienie i lotki są razem sklejane na klejce na akrylowy. Popełniłem tutaj delikatny fail na tym etapie, ponieważ u dołu są idealnie proste te lotki. Zadbałem o to, drukując ten oto szablon na drukarce 3D, ale od góry już o tym nie pomyślałem, przez co są delikatne odkrzywienia. I potem to wszystko montowane jest w tubie. Ciekawe, jak to wpłynie na naszą rakietę. Za wyrzutnię posłuży nam 5 mm aluminiowy pręt, chociaż przy 2 metrach jest trochę zagiętki i siegiwie, mógłby być jakiś sztywniejszy. Zaczepy zrobiliśmy z druku 3D i po odpowiednim wklejeniu nie ma tutaj żadnych oporów i sama rakieta ślizga się po wyrzutni góra-dół bez problemów. Lakierowanie. Przez to, że tuba jest DIY, nie ma idealnej powierzchni, przez co ciężej byłem idealnie polakierować, ale jakoś to wyszło. Od wydrukowanego szablonu obrysowałem sobie literki, potem wyciąłem je skalpelem, przez co mogliśmy to fajnie polakierować. W momencie, gdy lakier był jeszcze w miarę miękki, odkleiłem sobie nasz szablon, żeby nam potem to nie popękało. No, wyszło. Słyszałem, że rakiet się z bliska nie ogląda, więc okej. Spadochron. No to gdy już skleiłem samemu korpus rakiety, no to nie mógłbym kupić gotowego spadochronu. Musiałem uszyć go sam. Przez szycie przejdźmy lepiej szybko, bo był to taki mały koszmarek. Materiał jest bardzo śliski, przez co warstwy się między sobą ślizgają. Do kitu się to szyje. Być może po prostu ja nie mam doświadczenia, a być może po prostu ja nie mam doświadczenia. Nie wspomniałem, jak wyznaczyłem wielkość takiego spadochronu. Gdy już miałem zaprojektowaną rakietę w Open Rocket, dlatego warto to robić, znałem jej szacunkową wagę, przez co wykorzystując ten arkusz Excela, mogłem mniej więcej obliczyć wielkość spadochronu. Tam się wpisuje masa rakiety, prędkość opadania, jaką chcemy uzyskać i nam pokazuje długość linek oraz średnicę czaszy. Spadochron będzie przywiązany jednocześnie do głowicy rakiety oraz do korpusu rakiety za pomocą takiej elastycznej gumki, która zamortyzuje nam szarpnięcie po otworzeniu spadochronu. Koniec! Sporo czasu mnie to kosztowało, ale spadochron uszyty. Nawet go tu chyba w domowych warunkach nie otworzę. Jest to 40-centymetrowa czasza paraboliczna z 80-centymetrowymi linkami. Mam dość. Oczywiście pierwsza rakieta, mnóstwo rzeczy do poprawki, stąd nazwa. Spadochron jest na stałe przywiązany do elementów konstrukcyjnych silnika i był w trakcie lakierowania, więc na razie go tutaj wsadzimy. Po co w ogóle drugi korpus? Teoretycznie mógłbym głowicę przyczepić i ta rakieta powinna zadziałać. Tylko chcę zamontować malutką kamerkę i jeżeli bym teraz ją wmontował w środku, spadochron w trakcie wyrzucania wyleciałby razem z kamerką. Dlatego postanowiłem, że podzielimy rakietę na 2 człony. Część z głowicą, w którym jest otwór na kamerkę i tutaj będzie kamerka. Ona będzie oczywiście zaślepiona i będzie tworzyła jakby taką jedną całość.
oraz część, w której będzie spadochron i silnik. W pewnym momencie będzie rozszczepienie, spadochron wyleci, to będzie przyczepione do głowicy. Składamy. Zacznę chyba od samej kamerki, ponieważ jest to najtrudniejsze i najbardziej precyzyjne. Taką mam malutką kamerkę, pozbawioną obudowy, diod IR i wszelkich rzeczy, które zwiększają wagę. Za to zrobimy swoją własną obudowę. Kamerka będzie po tej stronie, akumulatorek po tej. I to powędruje do tej tuby. Przygotowałem dwa otwory, przez jeden będzie przechodził obiektyw z kamerką, a drugi będzie służył do uruchamiania kamerki. Najprościej to chyba będzie przemocować na taśmę piankową. Gorszego slotu na kartę pamięci nie widziałem. Nie dość, że nie chciał trzymać tej karty pamięci na swoim miejscu, to jeszcze w międzyczasie się ukruszył. Dlatego wkleiłem go na klej na gorąco, a dane będziemy sobie szczytywać po USB. Jeżeli chcecie filmik o szczegółach technicznych kamer za 20-60 zł do rakiety, nakręcę filmik na kanał drugi, Konstruktor Geek. Tutaj nie chciałbym wchodzić w takie szczegóły techniczne i technikalia. Dobra, na dwustronnej taśmie, bo na taśmie, ale się trzyma. Dobra, teraz tylko linkę od spadochronu muszę przepleść przez dolną część. I tutaj do głowicy wiążemy. A głowica na tyle ciasno siedzi, że może pozostać na wcisk. No dobra, i tak mamy rakietę w dwóch częściach, przymocowane obie są do spadochronu. Dobra, zróbmy próbne złożenie. Oczywiście przypominam, że silnik od dołu wypuszcza strumień gazów, czyli ciąg, ale gdy już jest wysoko, to z drugiej strony wypuszcza takie gazy wylotowe. To są bardzo gorące gazy, płomień wręcz można powiedzieć. Dlatego stylonowy spadochron może się spalić. Aby temu zapobiec, wykorzystałem niepalny papier, czyli ręcznik kuchenny, który nasącza się wcześniej wodą z sodą oczyszczoną i pozostaje do wyschnięcia. Pora na start rakiety. Dotarłem na miejsce. Tyle sprzętu trzeba zabrać do startu jednej rakiety. No co, jak robimy cosplay Kima, to robimy cosplay. Przynajmniej miniaturka będzie fajna. Na wstępie wam powiem, że to nie jest uregulowane prawnie hobby. Jedni mówią, że rakieta to nie jest statek powietrzny, inni mówią, że rakieta to fajerwerk. Jednak każdy, kto się tym zajmuje, zachowuje maksimum zdrowego rozsądku samodzielnie. Czyli trzeba dbać o to, żeby w okolicy nie było osób postronnych. Bardzo ważne, żeby w okolicy nie było żadnego lotniska oraz możecie sobie sprawdzić strefy, na przykład tutaj na mapie przestrzeni powietrznych, maksimum rozwagi. Dobra, niebo czyste, rozpoczynam odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Co poszło nie tak? Spadochron, technicznie rzecz biorąc, otworzył się i to jeszcze w dobrym momencie, jednak rakieta poleciała za nisko. Według projektu i symulacji nasza rakieta powinna ważyć 220 gramów, przez co wzbić się na odpowiednią wysokość, bezpiecznie otworzyć spadochron i spaść na ziemię. Niestety nie uwzględniłem wagi farby, kleju, pewnie mocowania kamerki i nasza rakieta zrobiła się jakimś cudem cięższa o 50 gramów. Nie zważyłem jej przed startem, przez co rakieta wzniosła się znacznie niżej i gdy nasz silnik po 5 sekundach chciał wystrzelić spadochron, nasza rakieta po 5 sekundach była już na ziemi. Jak to naprawić? Wystarczy dać albo silnik z mniejszym opóźnieniem zapłonu, czyli C6 myślnik 0, żeby nasza rakieta od razu wystrzeliła spadochron, albo dać mocniejszy silnik. Ale jak wcześniej mówiłem, nie dopatrzyłem klejenia stateczników, przez co są delikatnie krzywe i tutaj widzicie, że nasza rakieta wiruje. Moim zdaniem szkoda by było pakować 130 zł w kolejną paczkę silników tylko po to, żeby uzyskać bardzo podobny efekt. Pierwsze doświadczenie na tym prostym modelu zebrałem. Myślę, że możemy zabrać się za znacznie większy model za te pieniążki. Tak właściwie materiały już są zamówione, także obserwujcie, żeby zobaczyć następną część programu rakietowego.